Długo wyczekiwane i uwielbiane. Dla tysięcy dzieci najpiękniejszy okres w roku. Wakacje za pasem, ale dla dzieci z oddziału psychiatrycznego w Miliczu to bardzo trudny okres. Bez nauki dzień bardzo się dłuży. Dlatego już dziś lekarze i terapeuci zapraszają wolontariuszy i ludzi dobrej woli, którzy pomogą zorganizować czas małym pacjentom. Dorota Kaczor. Kto spędzi tutaj wakacje? Kto spędzi ręka do góry? Ja. To już ostatnie dni w szkolnych ławkach, ale wielu uczniów przyszpitalnej szkoły spędzi tu wakacje. Jestem już 2 tygodnie, prawdopodobnie będę jeszcze około miesiąca. No a wakacje, no nie wiem. W zeszłym roku dzieci chodziły na basen. 12-letni Patryk trafił do szpitala, bo był agresywny. Nie potrafi odpowiedzieć dlaczego. Nie jestem po prostu normalny jak inne dzieci, po prostu się źle zachowuję. Ale czemu tak? No nie wiem, to albo niewychowanie, albo psychika. 11-letni Mateusz do szpitala został przyjęty dzisiaj. Jestem tu dlatego, bo byłem niegrzeczny. Rozwaliłem drzwi. Gdzie? W domu dziecka. Na świat reagują agresją, bo są nieszczęśliwe. Często pochodzą z patologicznych rodzin, gdzie przemoc jest na porządku dziennym. Bardzo ważne jest w ogóle, żeby ten czas był zorganizowany i wypełniony, ponieważ nuda powoduje ujawnianie się różnych zupełnie niepotrzebnych emocji, złości, zdenerwowania, zmęczenia. Chciałam jeździć na basen, chodzić na spacery, być u mamy. Na oddziale leczonych jest 25 dzieci w wieku od 7 do 17 lat. W trakcie roku szkolnego część dnia dzieci mają wypełnione nauką. Największy problem jest w wakacje. Przydaliby nam się może wolontariusze, którzy no, przyszliby do dzieci z jakimiś takimi atrakcyjnymi właśnie zabawami. Brakuje nam odtwarzacza do filmów i bajek. Niestety nasz odtwarzacz się zepsuł. Jakiegoś sprzętu grającego. Małych pacjentów ucieszyłby sprzęt sportowy, gry i wszelkie artykuły plastyczne. Większość z nich właśnie malując wyraża swoje emocje. Na wakacje z utęsknieniem czekają wszystkie dzieci, ale dla tych małych pacjentów to wyjątkowo trudny okres. Tu w szpitalu mają niewiele powodów do radości, dlatego tak bardzo czekają na zainteresowanie życzliwych ludzi. Milicz, Dorota Kaczor.